Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marek Gniewkowski i dziś mam przyjemność opowiedzieć Państwu o niesamowitym projekcie biznesowym, absolutnie skrojonym na ten moment, no niezwykły moment w naszych czasach. Opowiem dziś Państwu o tylu szczegółach, o których będę mógł, nie mam zbyt wiele czasu, także bardzo ważne jest to, aby Państwo po tym spotkaniu skontaktowali się z osobami, które Was przyprowadziły na tą stronę i dowiedziały się więcej szczegółów. Opowiem, z jakimi partnerami mam do czynienia, opowiem, w jakich branżach, dlaczego ten biznes, a nie inny, dlaczego Państwo mieliby go spróbować właśnie teraz, a nie kiedy indziej, dlaczego teraz jest najlepszy moment. O tym wszystkim dziś Państwu opowiem w ciągu tych pół godziny. A na końcu jeszcze Państwo będą mogli usłyszeć, aby uwiarygodnić całą informację, usłyszeć jakby słowa zachęty od naprawdę liderów, nawet na skalę międzynarodową, którzy są mega specjalistami w tymże projekcie. Drodzy Państwo, na początku ja zawsze mam w zwyczaju, chcę podziękować organizatorowi tego przekazu medialnego, firmie amerykańskiej Network 21. Dla niewtajemniczonych jest to największa organizacja o zasięgu globalnym na każdym kontynencie, firma amerykańska, ale o zasięgu globalnym, jak już powiedziałem, która uczy, wyspecjalizowała się w uczeniu, w edukacji, w zakresie biznesów opartych na internecie, czyli e-commerce, można powiedzieć. Drodzy Państwo, powiem dziś Państwu coś, co może naprawdę odmienić znacznie Państwa życie w najbliższych miesiącach, ale to i tak zależy tylko i wyłącznie od Was, jak czujecie po prostu. Ale zakładam, że jeżeli mnie słuchacie, to jest to dobry moment dla Państwa, aby czegoś się dowiedzieć. Bo teraz trzeba mieć naprawdę bardzo otwarty umysł, aby pójść w jakimś kierunku, może innym niż dotychczas. Proszę Państwa, strategia na uzyskanie kontroli finansowej, elastyczności czasowej, sądzę, że o tym zawsze marzyliśmy, czy to teraz, czy wcześniej, mówię wcześniej przed tymi sytuacjami, które mamy do czynienia, no, specyficznymi w tej chwili dookoła nas, natomiast wierzę w to, że każdy potrafi, czuje, czy to jest teraz ten moment, aby się temu przyjrzeć, a powiem Państwu, że wymaga ten temat otwartości umysłu i nie było lepszego momentu, aby temu tematowi się przyjrzeć. Dobrze, przejdźmy może do naszej prezentacji. Oczywiście, jak będzie wyglądać Twoje życie za 5-10 lat? To jest takie stwierdzenie, drodzy Państwo, które też wykorzystujemy i wykorzystywaliśmy wcześniej przy tej prezentacji, ale sądzę, że teraz dynamika życia, dynamika tego, co się dzieje wokół nas, jest bez porównania do okresu jeszcze sprzed pół roku, roku nawet, tak? A więc sądzę, że dobre jest pytanie, z jakiego źródła będziesz uzyskiwać dochody za 5 do 10 miesięcy, nawet nie lat. A więc warto się temu też przyjrzeć. Oczywiście to dotyczy, ten biznes jest dla każdego tak naprawdę. I tutaj może też będę mówił za chwileczkę o zmianach na rynku, ale jeszcze cofnijmy się na chwileczkę do tego naszego slajdu, który mówi o osobach, które są samozatrudnione, o pracy na etacie, a więc o większości z Państwa. Może ktoś właśnie ma własny biznes, może ktoś inwestuje, może ktoś już jest na emeryturze albo czerpie przychody pasywne z nieruchomości. Ja sądzę, że warto sobie zadać kilka pytań. Pierwsze pytanie, zanim przejdę do meritum. Pierwsze pytanie jest takie, czy praca, którą dzisiaj mam, będę miał za 5 do 10 miesięcy? Bo może jej nie będę miał i warto tego w tej chwili, póki ją mam, wysłuchać. A w tej chwili wiemy, co się dzieje dookoła. Może biznes, który mam, naprawdę kuleje w porównaniu do tego, co było na przykład rok temu i warto, póki jeszcze on funkcjonuje jakoś, przyjrzeć się czemuś, co może zmienić trochę tą geometrię w naszym życiu i pójść trochę innym torem. A jeżeli dzisiaj, drodzy Państwo, osoba, która mnie słucha, naprawdę radzi sobie świetnie, bo to nie jest tak, że w tym okresie teraz wszyscy tylko tracą, tak nie jest,
to może warto właśnie przy dobrze prosperującym własnym biznesie lub w miarę stabilnej pracy zacząć tworzyć, dywersyfikować po prostu dochód, a więc tworzyć źródło dochodu dodatkowe, stabilne, ale niezależnie od tego, z czego dotychczas Państwo żyliście. No, Chińczycy mawiają, że nie można nosić wszystkich jajek w jednym koszyku, tak, ale powiem Państwu rzeczywiście, sądzę, że czasy, które są w tej chwili, pokazują, że wiele osób było zaskoczonych tym, że tracą pracę, że tracą biznesy, nadal są zaskakiwane, nadal wiele osób liczy na to, że ktoś za nie zadecyduje pozytywnie. Proszę Państwa, ja wolę liczyć na siebie. Nie wiem jak Państwo, ja wolę być, mieć swoje życie, los we własnych rękach i ten biznes pozwoli Państwu naprawdę wpływać w 100% na to, co się będzie działo z Państwa finansową przyszłością w najbliższym okresie. Dobrze, proszę Państwa, zmiany rynkowe. Mam bardzo dobrą informację dla Państwa. Ten biznes, który, o którym dziś Państwu opowiem, opiera się, jest w kategorii e-commerce, a więc biznesu opartego na internecie. Drodzy Państwo, ja powiem w ten sposób. Dane szacunkowe, tutaj Państwo widzą, jakie były w 2018 roku, że rynek e-commerce w Polsce wygenerował aż 50 miliardów obrotu, że w ciągu najbliższych 2-3 lat szacuje się, że osiągnie nawet 80 miliardów dolarów złotych obrotu. Proszę Państwa, mam najświeższe informacje. Informacje są najświeższe w tej chwili z tego tygodnia z Ministerstwa Finansów, które mówią w następujący sposób, że w tym roku, 2021, obrót e-commerce w Polsce, tylko w Polsce, będzie o 50 miliardów złotych większy niż w roku ubiegłym. Mówimy o wszystkich biznesach opartych na internecie. Mało tego, pod koniec tego roku, w 2021 roku, obrót e-commerce będzie dwa razy większy niż w adekwatnym okresie roku poprzedniego, a więc miesiąc temu de facto. Powiem Państwu więcej. Szacuje się, to są wszystko dane z Ministerstwa Finansów najświeższe, szacuje się, że przez najbliższe 5 lat będzie permanentny wzrost o 20% rok do roku. To znaczy, że w następnym roku będzie o 20% większy obrót niż w poprzednim, a jeszcze w następnym roku będzie znowuż o 20% dodatkowy niż w tym roku adekwatnie poprzednim, od którego liczyliśmy. A więc przez 5 lat co roku o 20% będzie rósł rynek e-commerce. A w tym rynku, na tym rynku opiera się nasz biznes, nasz ten projekt, który chcemy Państwu zaproponować, do którego chcemy Państwu zaprosić i do współpracy. A więc mówię o tym, aby Państwo wiedzieli, że no, jeśli chodzi o liczby, o branżę to za chwilę opowiem, ale jeśli chodzi o liczby, to jest najlepszy okres, aby przy takiej podawanej szacunkowej dynamice przez no, władze nasze, tak, które zakładamy, że wiedzą, co się dzieje, tak, jest to najlepszy moment, żeby wbić się, wstrzelić się po prostu właśnie w ten kawałek tortu i budować razem we współpracy w zespołach, tak my pracujemy, tworzyć swoją własną przyszłość. Dobrze, proszę Państwa, jeśli chodzi o nowe trendy w biznesie, no to de facto już o tym powiedziałem, tak? Takie nazwy jak Amazon, Facebook, Uber, to są firmy, które są nam znane, mogłyby wymienić jeszcze wiele innych, na przykład jest firma Alibaba, tak? Właśnie jest taka strona Wish, pewnie Państwo słyszeli, może Państwo nie słyszeli o tym, że właścicielem czy pomysłodawcą, no właścicielem tej strony jest Polak, który się okazało jest w pierwszej 500 Forbesa najbogatszych ludzi na świecie. Tak, ja też niedawno o tym nie wiedziałem. Także, proszę Państwa, świadczy to o tym, że strony, sklepy internetowe czy biznes oparte na jak Booking.com, jak oparte, no może Booking.com teraz to właśnie trochę słabiej, tak, bo to wynika z branży, ale ogólnie to, co jest oparte na internecie, bardzo mocno się rozwija, a handel w internecie to no, mega, mega prosperuje, co widać również w innego typu jeszcze branżach, jak chociażby logistyka, ale o tym ja jeszcze będę mówił. Dobrze, proszę Państwa, korzystamy z tych wszystkich aplikacji, już korzystamy z tych wszystkich sklepów internetowych, kurierzy nam to dowożą, my to polecamy oczywiście, tak, wszystko co kupujemy, z czego jesteśmy zadowoleni lub niezadowoleni.
drodzy Państwo, pytanie, czy my na tym zarabiamy, tak? Powiem Państwu, że czy można na czymś w ogóle zarobić, polecając? No okazuje się, że w klasycznym tego słowa rozumieniu nie można, no bo jak policzyć polecanie? Okazuje się, że jest producent, który opracował system pod internet, tak? Opracował, że znany ten system jest od dawna, ale dostosował go do naszych czasów i na polecaniu można naprawdę zarobić pieniądze. Drodzy Państwo, na czym rzecz polega? Klasyczny przepływ pieniędzy, przepływ, przepraszam bardzo, produktów na rynku polega między w ten sposób, tak Państwo tu widzą, tradycyjny rynek od producenta do klienta. Oczywiście po drodze wielu reklamodawców, pośredników, każdy nie chce zarobić. Przyjmuje się, że klient ma około, że jak producent ma około 20% z ceny 100% płaconej przez klienta, to powinien się cieszyć. Sądzę, że często już jest nawet dla producenta mniej tych procent niż 20%. To, co my chcemy Państwu zaproponować, to coś troszeczkę innego, mianowicie producent, o którym zresztą dzisiaj Państwu opowiem troszeczkę, postanowił nie dzielić się pieniędzmi z pośrednikami w ogóle, tak? Mianowicie dał możliwość, stworzył platformę, która daje możliwość klientowi końcowemu łączenia się bezpośrednio z producentem i w ten sposób dokonywania zakupów, ale również kontrolowania swojego biznesu, kontrolowania swojego przepływu pieniężnego w bardzo ciekawy sposób. Drodzy Państwo, ja powiem w ten sposób, to wszystko opiera się oczywiście na przekazie, na rekomendacji. To wymaga pewnych zmian, tak? Ale my się zmian często boimy, drodzy Państwo, ponieważ ze zmianami wiążą się nieraz inwestycje, strach, czy nam wyjdzie, czy nie, ta niepewność, ryzyko. Drodzy Państwo, no cóż, ja powiem w ten sposób. To, co Państwo widzą, to nie jest żadna przesada, absolutnie. Ten projekt nie wymaga kapitału początkowego, pracowników, kredytu, czynszu za wynajem, jakiejś lokalizacji, składu magazynowego, czy długów. Rozmawiałem, drodzy Państwo, parę dni temu ze znajomą z Poznania, ona ma sklep odzieżowy, który całkiem nieźle prosperował. Miała troje pracowników. Proszę Państwa, wyobrażacie sobie, co teraz się dzieje. Jej sklep jest zamknięty od wielu miesięcy. Oczywiście ta właścicielka już nie ma pieniędzy, żeby płacić pracownikom. Ci pracownicy stracili pracę tak naprawdę u niej, może gdzieś znaleźć, bo oby, ale to już nie było jej zmartwienia, no musiałam myśleć o sobie. Została z ogromną ilością produktów na magazynie, a więc kapitał zamrożony, walczy w tej chwili o czynsz, żeby zmniejszyć ten czynsz, żeby go zredukować, ale gdzieś ta granica no, tolerancji od właściciela budynku też jest, bo on też musi z czegoś żyć, więc po prostu takie sytuacje, drodzy Państwo. A ten biznes, który Państwu proponujemy, jest oparty na internecie i to bez takich, i to z takimi parametrami, jak Państwo tutaj widzą. Dobrze. A więc jeszcze raz, reasumujmy, drodzy Państwo. Pierwsza rzecz to jest kwestia uzyskania dostępu do tego sklepu. To jest podstawowa sprawa. Musi Państwo uzyskać dostęp do tego sklepu. Ktoś musi Państwa zarekomendować. Druga rzecz, trzeba się przestawić i zacząć kupować jakby u siebie. Dlaczego u siebie? Bo ta strona jest zarazem Państwa sklepem, nawet według prawa. Jest takim jakby osobistym sklepem internetowym na własne potrzeby. A więc po prostu kupujemy u siebie. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z tych produktów, drodzy Państwo, no to wówczas możemy się podzielić tą informacją i udzielić tego dostępu osobom, które nas znają, którym chcemy udostępnić ten dostęp do tego sklepu. W ten sposób system, który jest, monitoruje to powielanie, to udostępnianie tych stron i wówczas następuje obrót, z obrotu jest rozliczenie, tak, które robią producenci oczywiście i możemy zarobić na obrocie do 30% z obrotu całej, tak jakby sieci. Tworzy się sieć konsumentów online. Dobrze, proszę Państwa, może przykład finansowy.
Może przykład finansowy, drodzy Państwo, który opiera się na tym, że średnio rodzina wydaje w tym sklepie 800 zł. Tak uśrednione zostało przez ekonomistów. Drodzy Państwo, ja powiem w ten sposób, to nie jest żaden warunek, to nie jest żadna stała, to jest po prostu uśrednienie, ktoś kupi więcej, ktoś kupi mniej, ale musimy na jakiejś liczbie, muszę ja się oprzeć na jakiejś liczbie, żeby Państwu pokazać, ile Państwo na tym mogą zarobić i te liczby, czy będą dla Państwa satysfakcjonujące. A więc zakładamy, że rodzina, która ma dostęp bezpośredni do tej strony, do tych producentów, wydaje tutaj na własne potrzeby 800 zł. Na produkty, o których jeszcze będę mówił, ale powiem Państwu, że są produkty codziennego użytku, a więc obrót jest bardzo łatwy do zrealizowania, bo to są rzeczy, które potrzebujemy na co dzień, typu pasta do zębów, proszek do prania, kulka pod pachy, szampon, czy makaron, czy kawa po prostu, tak? I tak dalej, i tak dalej. To jest około 5000 produktów, jeszcze o tym powiem. Wyobraźmy sobie, że Państwo mając taki dostęp, jesteście zadowoleni z jakości obsługi, przejrzystości strony, obsługi przez producenta, jak i firmy kurierskie, wszystko się zgadza, a więc mogą Państwo jakby zarekomendować ten sklep, udzielając takiego dostępu, to jest sformalizowane oczywiście, osobom, które wy znacie, tak? Które też są gospodarstwami domowymi, że tak się wyrażę. I wówczas w naszym przykładzie nastąpiła sytuacja, kiedy taka informacja od Państwa poszła do 6 rodzin. Rodzin, ja mówię, to nieważne, 6 stron zostało uruchomionych kolejnych z Państwa rekomendacji, to może być jedna osoba, to może być małżeństwo, może być para, może być no, po prostu gospodarstwa domowe. Nieważne kto, jakby ile osób jest w tym gospodarstwie. Gdyby przyjąć tą samą liczbę obrotu, wówczas proszę zobaczyć, kreuje się, oczywiście to się dodaje, tak, to jest proste, 7 razy 800, mamy 5600 zł obrotu i jest taka tabela bonusowa, która mówi, że przy odpowiednim obrocie i strukturze producenci co miesiąc rozliczą ten obrót i wypłacą inicjatorowi tego rynku odpowiednią kwotę, w tym przypadku 350 zł. Za produkty, które i tak każda z tych rodzin musiałaby gdzieś, na które musiałaby wydać pieniądze, musiałaby to kupić. Bo powtórzę jeszcze raz, to są produkty codziennego użytku, którym i tak musimy kupić, aby funkcjonować i żyć. Dlaczego nie mieliby nasi znajomi, Państwa znajomi, kupować tych produktów w sposób bardziej świadomy, tak? Pójdźmy dalej. No bo 350 zł wiosny nie czyni, chociaż jak w powtarzalny sposób mamy taką kwotę wypłacaną przez sklep, to jest bardzo fajne. Ale jeżeli, proszę Państwa, nagle większa ilość osób tą informację uzyskuje, a tak naprawdę każda z osób, które my zarekomendujemy, ma taką samą możliwość i powiem Państwu, że tak to działa, tak to jest. Jeżeli jest bardzo dobry produkt, to jeszcze nie daj Boże, powiedzmy komuś, słuchaj, ale nikomu o tym nie mów, to 10 razy szybciej to się rozejdzie ta informacja i w tym momencie nasi znajomi mówią, dlaczego nie, ja też mam swoich znajomych, których Państwo nie znacie i w tym momencie informacja się rozchodzi bardzo szybciutko i Państwo macie przy odpowiednio większym obrocie powiedzmy przy około 30 osobach w takiej sieci, nie bezpośrednio zarekomendowanych, ale ogólnie, tak, mamy około 2500-2400 miesięcznie. Powiem Państwu, że to jest kwota, no nie wiem, jakbyśmy mieli to traktować jako zupełny taki dodatek, taki sobie, tak, no to gdybyśmy to odkładali sobie na kupkę, to mamy całkiem fajne pieniądze na niezłe wakacje na koniec roku, tak, albo jest to rata naprawdę na niezły samochód, tak. Proszę Państwa, albo jest to połowa pensji średniej w tym kraju. I proszę Państwa, jeżeli komuś ta kwota jest mała, bardzo proszę, można poprzez wykorzystanie materiałów firmy Network 21, o której wspomniałem, która uczy w jaki sposób budować takie struktury w internecie, mogą Państwo również stworzyć taką strukturę, że nie tylko Państwo nieźle zarabiacie, patrzcie tutaj kwota 10 tysięcy miesięcznie i więcej nawet, ale mogą, już zarabiają też odpowiednio mniejsze kwoty osoby z Państwa rekomendacji. Tak? Dlaczego nie pomóc osobom, które my wiemy, że są w tej chwili trudnej sytuacji, bo to są nasi znajomi, krewni, dlaczego im nie pomóc? Dlaczego nie dać im tej możliwości, przynajmniej do rozpatrzenia? Tak? Proszę Państwa, a co by było, gdybyśmy trojgu naszych znajomych pomogli po jakimś czasie zarabiać takie 10 tysięcy, tak?
Wyobraźcie sobie, jak zareagowaliby wasi znajomi, gdyby się powiedzieli, słuchaj, spotkaj się z biznesem, gdzie możemy w ciągu 24 miesięcy zarabiać po 10 tysięcy miesięcznie. Jakby oni zareagowali? Czy macie w głowie takie osoby, które by zareagowały pozytywnie? Gdybyśmy trójku takim pomogli to zrealizować, pomogli, to znaczy jest cały system, który państwo w tym, będzie w tym wspierał, to państwo zarabiacie około 25 tysięcy miesięcznie i powyżej, tak? To są kwoty, które naprawdę pozwalają spać spokojnie w tych czasach takich niepewnych, bo masz biznes w internecie, nie masz budynku, nie masz pracowników, nie masz składu magazynowego, masz biznes internetowy, masz biznes e-commerce. Drodzy Państwo, kto za tym stoi? Firma, która ma 61 lat, ale która kapitalnie potrafiła się dostosować do tego, co się dzieje nie tylko teraz, ale w ogóle kiedy były początki w ogóle internetu na przełomie roku 2000, to była pierwsza firma sprzedaży bezpośredniej, która weszła w internet. Oczywiście to było na rynku amerykańskim, kanadyjskim, ale bardzo szybko to się rozprzestrzeniło. Proszę Państwa, proszę zobaczyć na ilość rynków, powyżej 100 rynków na świecie, na każdym de facto kontynencie. Firma o obrotach prawie 9 miliardów złotych, a więc ja tego nie wymyśliłem w garażu z kolegą, tak? To jest naprawdę poważny temat. Taka firma, taki producent, który stoi za nami o takiej skali, powiem Państwu, że to uspokaja. Naprawdę, tak? Oczywiście jakość tego jest bardzo wysoka, tych produktów, bo musi być, bo to się opiera na rekomendacji, tak? Rekomendacja jak obosieczny miecz, tak? Bardzo działa, dobrze działa w jedną, ani w drugą stronę. Przy złym produkcie również się szybko rozprzestrzenia ta informacja. Ci producenci dają gwarancję satysfakcji 100% na produkt. Czym to jest? No, powiem Państwu, że to rzecz niespotykana w sklepach normalnie, więc proszę się dowiedzcie. Proszę Państwa, ponad 100, ponad 1200 chyba już teraz patentów mają rzeczy unikalne. To o tym świadczy ta ilość patentów. Mają rzeczy unikalne. Mają tych produktów na około 500. Proszę Państwa, system edukacji jest również bardzo ważny. Jeżeli chcesz tylko kupować, mieć dostęp do produktów mega ekologicznych, bardzo wysokiej jakości, za rozsądne pieniądze, nie potrzebujesz tej firmy, ale jeżeli myślisz o zarabianiu pieniędzy, o stworzeniu swojego biznesu e-commerce w oparciu o ten projekt, to ta firma jest Tobie wręcz niezbędna. Dlatego ta firma, proszę zobaczyć, ona mamy to zaplecze, wszystko jest w ręku dosłownie, tak, w telefonie, mamy materiały de facto z całego świata tłumaczone na język polski. Mało tego, są takie informacje jak ta w tej chwili, tak, co tydzień podawana, a więc za tydzień ktoś znowu będzie o tym mówił. Możecie już zaprosić znajomych, żeby się przygotowali o 19 na te pół godzinki, ale proszę Państwa, mam informację, że 23 stycznia o godzinie 16 ta firma właśnie, Netter21, organizuje tak zwane seminarium Connect, tak to nazwała ta firma, i będzie tam wielu wspaniałych mówców, będą mówili o tym, co się dzieje w tej chwili na świecie, o tym biznesie, jak on się rozwija, i głównym mówcą będzie Skip Ross. To jest legenda biznesowa w ogóle, biznesu na świecie, ze Stanów Zjednoczonych, jak i również z Europy, bardzo blisko nas, państwo Tusek z Słowenii. Dobrze, proszę Państwa, jakie firmy? Proszę Państwa, i to jest super informacja. Przede wszystkim mamy tutaj firmę z branży zdrowia, a więc firma Nutrilite i Sports Nutrition. Proszę Państwa, a propos branż, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli zaczynamy biznes, to pytanie, czy on jest internet, w oparciu o internet, i tutaj jest, on po prostu bazuje na internecie, ale pytanie, w jakiej branży? Proszę Państwa, kupiłem dzisiaj. Dzisiaj kupiłem, proszę Państwa, gazetę Newsweek i proszę Państwa, na 58 stronie jest mowa, taki artykuł, który się nazywa Kokosy na COVID-zie, tak? Ale tu chodzi o to, że nie każdy traci w okresie pandemii, nie każdy traci w tym trudnym okresie. Są branże i zawody, które wręcz świetnie prosperują, chociażby, proszę Państwa, kurierzy, tak? Ale zacytuję króciutko, proszę Państwa, wśród wygranych są akcjonariusze firm produkujących oprogramowania komputerowe, to jest zrozumiałe również, firmy logistyczne, wiadomo, udziałowcy firm farmaceutycznych, oczywiście, że tak,
wyposażenia wnętrz, to też ciekawe, jak i uwaga, producenci suplementów żywności. Dlaczego o tym mówię, proszę Państwa? Bo właśnie firma Nutrilite jest numerem jeden. Tego może Państwo nie widzą w swoich telefonach komórkowych czy, nie wiem, monitorach, a to jest tutaj po prawej stronie, ale jest firmą numer jeden według Euromonitor International na świecie, jeśli chodzi o produkcję suplementów organicznych, a więc nie syntetyków, ale wszystko jest bardzo mega zdrowe. To jest bardzo ważne, bo świadomość ludzi w tej chwili jest bardzo wysoka. Oni już wiedzą, że witaminka C syntetyczna to jest coś innego niż witaminka C organiczna, tak? I szukają tych dobrej jakości, które to jest numer jeden. Firma Nutrilite, firma X Sport, nutrition bazuje na firmie Nutrilite, to jest ludzi bardzo aktywnych. Jeżeli ktoś jest aktywny, a takiej osób jest coraz więcej, znowuż mamy świetne produkty, świetnej jakości tutaj dla Państwa. Co jeszcze, proszę Państwa, jaka branża? Firmy, jak tutaj są w tym sklepie, firma Artistry, Satinik, Jenhan, Lister, to są firmy kosmetyki, kosmetyka do jamy ustnej, kosmetyka dla pań, dla panów. Firma Artistry jest w dziesiątce najlepiej się sprzedających kosmetyków prestiżowych na świecie, a jako jedyna z tej dziesiątki nie jest w sklepach ogólnie dostępna. To jest wszystko tutaj na wyłączność. A więc mogą Państwo zacząć swój biznes z produktami na wyłączność. I oczywiście, proszę Państwa, filtry, filtry do wody, filtry do powietrza. Powietrze jest fatalne po prostu, tak? Zwłaszcza w centralnej południowej Polsce, ale ono też nie jest najlepsze. Powiem Państwu, że firma z kolei eSpring to jest firma, która pozwala pić wodę z kranu jakości lepszej niż jakakolwiek butelkowana, a zarazem też nie kupując butelkowaną, oszczędzamy, proszę Państwa, na plastiku, na środowisku. Proszę Państwa, mamy również oczywiście firmę Amway Home, czyli środki ekologiczne do czyszczenia, do sprzątania, firma iCook, mamy kawa, herbata, makaron, oliwa z oliwek, te rzeczy, które mogą nie tylko, są nam potrzebne, ale możemy na tym zrobić biznes, mogą Państwo zrobić na tym biznes, tak? Drodzy Państwo, trzy proste kroki. Przestaw się, podziel się i powielaj, użyj N27 do zbudowania zespołu. Drodzy Państwo, ja jeszcze dopowiem taką rzecz. Internet, na którym my bazujemy, nie można, usłyszałem takie jedno zdanie, że internet jest czymś, a internet nie jest czymś złym. Proszę Państwa, nie ma pojęcia zły internet czy dobry internet. Tak samo jak nie ma pojęcia złe pieniądze czy dobre pieniądze. Pieniądz jest pieniądzem, zależy kto go ma w ręku, w jakim celu go użyje. Podobnie jest z internetem. Internet może być źródłem dezinformacji i poważnych sytuacji dramatycznych. Tak teraz widzimy na przykład w Stanach Zjednoczonych. Oby im się wszystko poukładało i tam wszystko się dobrze ułożyło. Trzymamy za nich kciuki z Amerykanów. Ale proszę Państwa, jest też platformą, która spaja ludzi, która daje nowe możliwości. I żeby się o tym przekonać, drodzy Państwo, ja spróbowałem kiedyś, chociaż mówię, jestem ekonomistą z wykształcenia, kiedyś tylko i wyłącznie zajmowałem się czymś zupełnie innym, ale wraz z żoną doszedłem do wniosku, że spróbujemy wejścia tego biznesu internetowego. I teraz chciałbym, żeby Państwo posłuchali również osób innych, paru osób, które są absolutnymi liderami, nawet mają takie sieci internetowe, tak Państwo mogą mieć na skalę międzynarodową. A z mojej strony to byłoby wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i bardzo bym prosił, aby Państwo, jeżeli są zainteresowani, skontaktowali się ze mną, które Was tutaj przyprowadziły na tą stronę i dokończyły po prostu ten temat w szczegółach. A teraz zapraszam na film z liderami tego biznesu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Wolska i pochodzę ze Słupska. Biznes Amway buduję wraz z mężem. Serdecznie rekomenduję Państwu sprawdzenie tego biznesu, gdyż daje on inne rezultaty niż wszystko, co dotychczas Państwo widzieliście i robiliście. Ja przez 10 lat byłam szkolnym pedagogiem, a także społecznym kuratorem sądowym. Dzisiaj wiem, że nic nie daje takich rezultatów jak biznes Amway. Dlatego serdecznie rekomenduję sprawdzić go dokładnie, dopytać osoby, które zaprosiły Państwa na to spotkanie. No i cóż, do zobaczenia. Do widzenia. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Anna i Wojciech Warcińscy. Mieszkamy w Atenach koło Augustowa. Wspólnie prowadzimy biznes wynajmu nieruchomości turystom oraz kwiaciarnię. Lecz jako przedsiębiorcy bacznie obserwujemy, co dzieje się na rynku, trendy, zmiany, jakie następują. I dzisiaj jesteśmy świadomi, że przyszłość ekonomiczna tego świata to branża e-commerce, a nasz biznes doskonale wpisuje się w te trendy i stanowi dla nas dzisiaj
bardzo duży filar, jeśli chodzi o dochody. Powiem więcej, boję się dzisiaj myśleć, co by było, gdybyśmy kilka lat temu powiedzieli temu biznesowi nie. A z perspektywy kilkuletniej współpracy możemy śmiało powiedzieć, że to była nasza najlepsza decyzja biznesowa, jaką w życiu podjęliśmy. Polecamy wszystkim bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Witajcie. Nazywamy się Klaudia Medwid-Tracz i Oskar Tracz i jesteśmy ze Słupska. Klaudia z wykształcenia z filologiem języka angielskiego, ja jestem realizatorem dźwięku. Na co dzień zajmujemy się poligrafią oraz prowadzimy studio nagrań. Naszą pasją jest muzyka, jednak to, na co dzisiaj głównie stawiamy, to właśnie ten projekt biznesowy. Na rynku tradycyjnym sprawdziliśmy zarówno etat, jak i własną firmę, ale w żadnym z tych rozwiązań nie znaleźliśmy takich rezultatów, jak w tym projekcie. I to, do czego Was zachęcamy, to sprawdzenie tej informacji dalej. Dzień dobry, nazywam się Anna Andrzejewska i jestem aktorką Teatru Muzycznego w Gdyni. Mój zawód aktorki zawsze był moją pasją, ale pieniądze zarabiam w tym biznesie. Od dawna uważam, że jest to najlepszy biznes, ale teraz tym bardziej sprawdza się w naszych czasach. Jest świetny, tylko należy go sprawdzić i uzyskać jak największą ilość informacji. Bardzo polecam. Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka Kieś-Dudy. Z zawodu jestem leśnikiem. Dzisiaj to już raczej z wykształcenia niż z zawodu, bo już dawno nie pracuję w swoim zawodzie, zajmuję się tylko tym biznesem. Mój mąż Tomasz pracuje jeszcze w sposób tradycyjny. On jest menadżerem w przemyśle ciężkim. Razem wychowujemy już prawie 3-letniego syna. I proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj szalenie wdzięczni za to, że kiedyś ktoś pokazał nam ten biznes, że postanowiliśmy się w niego zaangażować, bo dzięki temu dzisiaj mamy zupełnie inne możliwości, czujemy się bezpiecznie i z radością możemy patrzeć w przyszłość. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. My nazywamy się Krystyna i Marek Maciejak. Z wykształcenia oboje jesteśmy pedagogami. Swoje dorosłe życie, czyli zarabianie pieniędzy, zaczęliśmy od pracy na etacie. I po paru latach zorientowaliśmy się, że to nie ten biznes i uruchomiliśmy działalność w branży handlowej. No i tam też spędziliśmy parę lat. Natomiast równolegle spotkaliśmy się z tym biznesem i dzień po dniu, krok po kroku uruchomiliśmy go na tyle, że doszliśmy do etapu, że mogliśmy zamknąć wszystko, co prowadziliśmy z klucza. Dziś jesteśmy w miejscu, gdzie od wielu lat czerpiemy regularne dochody z tego biznesu. Jesteśmy ze Skierniewic, serdecznie polecamy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Monika i Marcin Maciejak, my mieszkamy w Sopocie i zajmujemy się tylko i wyłącznie biznesem M-Way. Żyjemy z tego biznesu. Ja wcześniej prowadziłam swoje działalności w branży gastronomicznej i handlowej. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Ja jestem byłym sportowcem, całe swoje życie wiązałem ze sportem. Teraz skutecznie realizuję razem z żoną biznes M-Way. Pozdrawiamy i gorąco polecamy. Wszystkiego dobrego.